Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znów w Brookhaven i pokażę Wam ponownie sekrety, bo jest ich całkiem sporo. Ostatni filmik bardzo Wam się spodobał i pisaliście mi, żebym nagrała część drugą. Tutaj dla potwierdzenia wklejam właśnie taki komentarz. Pisaliście też, że wiele nauczyliście się dzięki takim filmikom, dlatego uwaga uwaga lecimy z kolejnym. I na początek zabieram Was w pewne miejsce, aby pokazać Wam właśnie number one Sekret na dzisiaj. Okej, okay, widzowie, musimy znaleźć sobie miejsce na wybudowanie domu. No i dom youtubera bardzo dobrze znacie, bo ostatnio wam pokazywałam dużo sekretów w nim, właśnie. Ale teraz musimy się tutaj ponownie znaleźć, bo uwaga, uwaga, mam dla Was coś tutaj jeszcze. Epickiego, dlatego lecimy, bo już nam się wybudował. Szybko, 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 belka. Uwaga, lecimy do kuchenki i zobaczcie. Pamiętacie to, jak się szło tutaj, co nie? Tutaj. I tam jest, słuchajcie, safing. Bardzo dobrze to wiecie. Ale uwaga, jeśli zmienicie się na małego rodzika. Czyli tak jak ja to często robię, wy słuchajcie, a um, właśnie pięciolatce, teraz jestem 0,5, jestem mała, dzięki temu mogę gdzieś wejść i też się tam pojawić, uwaga, Chodzimy tu, zobaczcie, idealnie mieścimy się właśnie w tym miejscu, patrzcie, tu jest nawet taka dziura, wy... Szafce i uwaga, lecimy tu za ścianę. Nie musimy się już męczyć, słuchajcie, ze śpiworem, i tam skakując na górę. Możemy zrobić to po prostu stąd, z tej właśnie strony. Słuchajcie, widzowie, tutaj to działa. No i tak samo bierzemy C4, pyk, stawiamy, i jeszcze łatwiej możemy sobie. No Moje uszy, widzowie, widzicie, jak mam tu głośno. Zabrać kasę, chciałem powiedzieć. I jestem bogata już na samym początku. Dobra, dobra, słuchajcie, lecimy dalej. I jeszcze coś a propos świateł, w tym pokoju, właśnie. Bo uwaga, uwaga, możemy sobie zmienić e, house color. No i ja sobie wezmę różowy, słuchajcie pik, mamy tak i zobaczcie mam teraz różowy klimacik na chacie, bo ta lampa właśnie się zaświeciła na różowy kolor i zobaczcie jak to mega mocno daje, tutaj też kolejna lampa się zapaliła, więc naprawdę to jest kozackie, dom youtubera słuchajcie, tak wygląda i tu sufit nawet taki podświetlany na różowo no po prostu to przepięknie wygląda, oczywiście możecie sobie wybierać kolor jaki chcecie może to być zielony, może to być czerwony, no bo po prostu łatwizna, łatwizna widzowie. A wydaje mi się, że jeszcze ostatnio Wam czegoś zapomniałam powiedzieć, bo tutaj, jak siedzimy przy swoim stanowisku, to widzowie możemy sobie tutaj odpalić green screena. Ale nie pamiętam, czy Wam to pokazałam. Natomiast tutaj widzieliście, że miałam milion, właśnie. Widzowie, please, please subskrybujcie, bo ja zbliżam się do miliona. Jeszcze 30 tysięcy subów brakuje i będę miała milion. A wiecie, co będzie? jak będę miała milion? Będę taka szczęśliwa, widzowie! Tutaj jeszcze mamy srebrny swój przycisk i możemy go po prostu wziąć ze ściany, jakby co. Dobra, to lecimy dalej. Następna rzecz, jaką chcę wam pokazać. Może o tym już wiecie, ale uwaga, uwaga, nie wiecie jak ja robię szybko in, więc bierzemy sobie na razie deskorolkę, widzowie, i ustawiamy maksymalnie Prędkość mamy tutaj 35, więc oczywiście taką sobie ustawiamy i możemy jechać mega mega szybko, ale możemy też sobie zmienić nasz pojazd. O, na coś takiego patrzcie, jaką mam furę. O dobra, jestem tu. Ok, i teraz uwaga, widzowie. Speed i max speed 70, więc ja oczywiście taką y, ustawiam, ale w sumie. Ustawmy 200, ha, <laughs> nie, nie, to się, i uwaga, drift settings, no i teraz tak, mamy normal, więc to jest 1, a ja bym chciała 1,5, 1,2, 1,5, na maksa, widzowie, na maksa ten drift, więc teraz wyłączamy, i uwaga, wchodzimy w zakręt, wow, nieźle to działa, ojej, ojej, aż się kręci w głowie, uh o, -oh. Trochę przywaliłam. Dobra, widzowie, spełnimy sobie konia. Konia sobie ze spełnimy i po prostu sprawdźmy coś jeszcze. Waga, waga. Name możemy mu dać. <gryw> Nie wiem czemu, ale chciałam teraz napisać Cika. Dobra, dajmy temu konikowi na imię Cika. Dobra, i jeszcze niech on będzie czarny, oczywiście. I słuchajcie, jeszcze speed. No to speed będzie 32, więc chyba taka jest już maksymalna ustawiona. Lecimy, widzowie, jedziemy chiką. Chciałabym dojechać gdzieś do miasta. Trochę jestem w kiepskawym miejscu, ale jedziemy, widzowie, bo muszę wam coś pokazać. Nie wiem, czy z tego korzystaliście. O, mamy na przykład pierwszy dom. O, wow, to mój dom. To nie. To jedziemy gdzieś dalej, słuchajcie. Okej, okay. i pyk. I słuchajcie. Słuchajcie. Teraz siadam z mojego konia i patrzcie. Mamy skrzynki przed właśnie domem. Możemy sobie na to nacisnąć i teraz można do kogoś napisać wiadomość. Więc słuchajcie, ja jestem teraz na serwerze ogólnym, bardzo, bardzo późno, bo po północy. Więc wydaje mi się, że tutaj Polaków żadnych nie ma, więc napiszę, słuchajcie, że ktoś tutaj jest nowym. Jest takim nowym, jeszcze, że coś tam mu wybuchło. I wiadomość moja została wysłana. Ci tutaj świrują w tym domu, więc mi się wydaje, że do nich wyślę też tą wiadomość. Taką samą, słuchajcie, żeby ich po prostu podenerwować. Wysłana wiadomość, ok? I jestem ciekawa, czy ktoś mi na to coś odpisze. Widzowie, teraz wam pokażę coś, co robi się, jak denerwują wasz sąsiedzi w Brookhaven. Uwaga, uwaga, tylko musimy się rozpędzić. I... O, wjechałam w ludzi A to może przy okazji wejdę tutaj do auta Dobra, ej, siedzi jeden gościu Dobra, dobra, ej, prawie ich zabrałam Ale uwaga, patrzcie Teraz tak, się rozpędzamy i Eee yy... Słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie, co ja zrobiłam. Wyrzuciłam auto tam z górki na pazurki. Po prostu się tak rozpędziłam i w ostatnim momencie wyskoczyłam. I teraz ktoś na tarasie ma, słuchajcie auto. Nieźle, co nie? Najgorsze jest to, że tam jest blacha i na niej właśnie moja nazwa, więc ktoś będzie wiedział po prostu, że to moje auto. Lepiej, żeby mnie nie znalazł. Spróbujemy to wypróbować, słuchajcie, z Cziką, czyli z tym koniem. Sprawdźmy to, sprawdźmy. Uwaga. Aaaa, koń Koń galopuje, słuchajcie. Więc będę musiała nacisnąć exit. Dobra, to może być ciężkie widzowie, ale dobra, jedziemy. Eee, eee, e, e. Uwaga. Eee... Hej, ale exit! exit się pokaże. Dobra, nie, konie działa, widzowie. Rover niestety i e, ten hot będzie działało tak, że jak schodzicie z tego, to to po prostu znika. Dlatego najlepiej jest brać auta. I weźmy autobus szkolny, widzowie. On jest gigantyczny. Tylko teraz musimy tak wykręcić. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dajcie znać, czy to próbujecie u siebie. E, właśnie w Brookhaven, w swojej grze. Dajcie znać. Napiszcie to w komentarzach. Uwaga, uwaga. A najlepiej by było, gdybyśmy zebrali tutaj e, właśnie pasażerów. O, jest! Jest! A nie ma jej. Jakbyśmy ich zebrali i nagle ich wyrzucili razem. Eee... I ktoś ma znowu na to taki wielkaśny samochód. Zobaczcie, jak to epicko wygląda. Ale dobra, lecimy dalej. Uuu, jaka pełnia. Chyba zamieni się w wilkołaka. Ops, coś nie pykła i nie się wilkołakiem. Jestem czymś. Jestem czymś dziwnym. Jak wam się to ta spodoba? Dobra, chata otwarta jest, jest, jest. Uwaga Ej, gdzie są ci ludzie? Halo. Halo, gdzie jesteście? Gdzie jest giera? Lecę! Na górę. A ta 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 Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Kudę, chodź tu! Chodź tu! się! tu! się! tu! słuchajcie tu! O ty, tu! O ty, o ty, o ty nie. Nie zapalaj tego światła. To jest jednostka słod! O nie, to ja powinnam stąd uciekać, 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 uciekać. Ej, do innej chaty, do innej chaty. Do tej chaty. Dobra, ona jest otwarta? Nie, ona jest... Ona jest otwarta. Ale łatwizna. Ale łatwizna. Dobra, dobra. Ej, mogę tak tutaj siedzieć. Będę za nim chodzić i będę go denerwować! Ale to jest jednostka słod, lepiej z nimi, słuchajcie, nie zadzierać ale będę za nim chodzić i go denerwować. Okej, okay. dobra, ale ja, widzowie widzowie. Mieliśmy pokazywać wam tutaj sekrety, a więc lecimy dalej. O, -o. Zbanował mnie widzowie! I wywalił mnie z chaty. Coś na mnie pykło, widzowie. Jest dzień. Ja myślałam, że wrócę do normy, ale się nie udało. Dlatego musicie zostawić mi tutaj dużo łapaczy, jak to abym powróciła do swojej formy. A ja teraz spałnię sobie nowy dom, i dokładnie to będzie właśnie jednostka militarna. Bo słuchajcie, muszę Wam też coś tutaj jeszcze pokazać. Więc uwaga, uwaga, budujemy. I można zrobić sobie imprezkę w jednostce militarnej, ale tak naprawdę możecie ją zrobić też gdzieś tam indziej, jak chcecie. Na przykład zobaczcie, zobaczcie, możecie dawać jakieś takie różne sygnały dla wojska i w ogóle. Możecie sobie to interpretować jak chcecie, widzowie. Dlatego uwaga, wciskamy to i wystarczy je e, sobie tylko tak poklikać postawić. Zobaczcie, to jest mój limit, ale gdyby ktoś się tu przyłączył, to mógłby postawić jeszcze inne yy, światła. Jak sobie na nie klikniecie, no to widzicie, że one znikają i ponownie można je sobie tutaj stawiać widzowie. Gdybyście chcieli zmienić im kolor, to wystarczy tutaj klikać na te właśnie łapki. Ja myślę, że zmienię to wszystko na zielono. Słuchajcie, i to będzie taki sygnał dla ufolców, aby tutaj przybywali. O, widzowie, coś się ze mną stało. Zobaczcie, chyba za mocny sygnał wysłałam tym ufolcom, bo sama się w niego zamieniłam. Teraz coś czuję, że po prostu muszę tam się dostać jakoś. Jakoś muszę się do nich dostać i po prostu polecieć właśnie do tych ufolców. Więc uwaga, uwaga, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj jest lądowanie, ale tutaj też będę mogła yy, sobie postawić właśnie helikopter i będę mogła yy, po prostu do nich tam polecieć. Potrzebuję jakiegoś środka transportu. Takiego, aby mogła się tam dostać jak najszybciej. A więc widzowie, trzeba tutaj kliknąć na helikopter. Uwaga, i on się nam pojawił. Pojawił się. Dobra, tylko muszę być, słuchajcie, kierowcą. Jest, działa. Muszę do ufolców, oni mnie wzywają. Słuchajcie, ja czuję, że oni mnie wzywają. Muszę najechać na ten zielony, słuchajcie, na zielone światło. Znowu te kierowanie tym. Przyspieszam, przyspieszam, przyspieszam. I widzowie, lecę do góry, a wy teraz zostawiacie mi łapę do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, bo ja zaraz dolecę po prostu do tych ufolców. Chyba, że nie chcecie, żebym tam doleciała i chcecie filmy codziennie, to musicie zostawić mi tutaj właśnie łapeczki, bo jak ja dolecę do tych ufolców, to nie wiem co będzie z filmami, widzowie. Ja się z wami żegnam, papa! Pa!